Dzień dobry Państwu. Komentarze dnia, rozmowy strajku, a raczej komentarze wojskowe. Krzysztof Podgórski jest z nami, kłania się też Maciej Wiśniowski. Witam Cię Krzysztof, witam Państwa. Porozmawiamy dzisiaj o bitwie o Charków, porozmawiamy o ruchach kadrowych w armii ukraińskiej i porozmawiamy o Zaporożu, bo tam się dzieją rzeczy interesujące. Krzysztof, ale zacznijmy od Charkowa, dlatego że mówiono tam wiele o tym, że to jest w zasadzie bitwa o Charków, która to bitwa miała ze strony armii rosyjskiej spowodować zajęcie tego miasta. Kilkakrotnie mówiliśmy o tym, że to jest po prostu niemożliwe. Szturm na to miasto wprost jest przeczy współczesnym wymaganiom tego pola walki. Ale bitwa o Charków jak gdyby była, więc czym się skończyła? Tak, dzisiaj możemy już dokonać pewnych podsumowań, pewne informacje ukazały się tutaj nam, laikom, wojskowi do pewnej rzeczy się przyznali, pewne dane satelitarne również nimi dysponujemy, one pokazały na przesunięcia linii frontu. Więc 10 maja Rosjanie rozpoczęli operację zaczepną celem utworzenia linii buforowej, aby osłonić Białgorod przed ostrzałami artylerii ukraińskiej, artylerii rakietowej o charakterze terrorystycznym. I taki był cel armii rosyjskiej. Mniej więcej na głębokość 18-20 km, no kilkunastu się strona rosyjska wdarła. I takie były dwa punkty ciężkości. Tutaj miasto Wołczańsk i taka miejscowość Głubokie. I tutaj strona rosyjska pierwotnie wprowadzała do walki 47. Dywizję Gwardyjską i jednostki 18. Korpusu, tak dla Państwa, i to widać jako ciekawostka, 18. Korpus Armijny stacjonuje w okręgu kaliningradzkim, więc są to tamtejsze jednostki. I proszę Państwa, co się wydarzyło? Strona ukraińska pod wpływem sugestii okręgu pana prezydenta Zełenskiego, mówi się to w skrócie o ludziach z Bankowej, naciskała na generała Syrskiego, który powyciągał różne jednostki z rezerw ukraińskich, z innych odcinków frontu, i strona ukraińska po około 4 tygodniach operacji rosyjskiej przeszła do kontruderzenia. Siły ukraińskie przewyższały już wojska rosyjskie, liczyło około 40 kilku tysięcy, rosyjskie około 30. I rozpoczęło się 4 tygodnie temu kontruderzenie. Jak mówią specjaliści, Bankowa chciała wykazać się przed szczytem NATO w Waszyngtonie, tak okrągłym, przed tą rocznicą, i spektakularny sukces. I główne kontruderzenie ukraińskie szło w kierunku dzielnic, które zajęło Wołczańsk. Tu się znowu muszę cofnąć. Patrząc na obszar Wołczańska, to gdzieś 1/3 do rzeki Wołcza zajęli Rosjanie. Ukraińcy tam utrzymywali jeszcze przyczółki i ten teren był kontratakowany przez wojska ukraińskie, bardzo liczne, dowodzone osobiście przez Syrskiego. Zarówno tutaj również użyto wszelkie te środki pola walki, które dostarczyło NATO, bo przypomnę, była do pewnego momentu blokada, tak, tutaj pomocy amerykańskiej, więc jak tylko ten potężne ilości sprzętu, amunicji, bomb Dam, bomb francuskich, kierowanych, to wszystko zostało tam użyte przeciwko Rosjanom w Wołczańsku i również na odcinku właśnie Głubokie. No efekt jest taki, bo przedwczoraj czy wczoraj strona ukraińska pokazała taki film z drona, około 3-4 minut. No miasto jest zrównane z ziemią. To jest tak jak Warszawa w styczniu 1945 roku. Kamień na kamieniu nie został, natomiast strona ukraińska efektu nie osiągnęła. Mało tego, zaraz też do tego nawiążę. Silny kryzys na odcinku frontu pod Toreckiem, na tureckim rejonie umocnionym, jak również od czasów JAR, spowodowało, że Syrski musiał przerzucić te wyjąć jednostki, które kontratakował, które się wykrwawiły w ataku na Rosjan pod Charkowem, i użyć je tam celem ratowania z odcinku frontu, które są zagrożone kryzysem. I co dzisiaj widzimy? Od 4 dni znowu Rosjanie przeszli do
przejęli pełnię inicjatywę i spychają wojska rosyjskie w kierunku rzeki Wołsza. No nie dzieje się to samo. Rosjanie też ściągnęli rezerwy, przerzucili na przykład 83. Gwardyjską Brygadę Desantowo-Sztormową. Przypomnę, mam do niej taki sentyment, bo ona powstała w Białogardzie, w Polsce, w moim rodzinnym mieście. Więc no, staram się śledzić jej losy. Mam taki osobisty sentyment, bo miałem przyjemność poznać ich w swoim czasie, tych oficerów i żołnierzy. Więc no, pewnie rzadko, który jeszcze jest w czynnej służbie, bo było to lat temu, drodzy Państwo, 30 z kawałkiem. Więc tą brygadę ściągnięto z okolicy, ze zgrupowania Dniepr, czyli od generała Cieplińskiego. Następnie ściągnięto też, Rosjanie ściągnęli 155. Gwardyjską Brygadę Piechoty Morskiej, wzmocniając oraz 67. Dywizję zmechanizowaną, za strzelców zmechanizowanych dokładnie. Więc tutaj sobie zdecydowanie Rosjanie ściągnęli posiłki i tymi siłami uderzają, spychając Ukraińców. Więc tutaj efektu, jeżeli mówimy o zwycięstwie w tej bitwie, bitwa jest niezwykle krwawa. Sukces rosyjski polega na tym, że związano bardzo dużo jednostek ukraińskich, zaangażowano ukraińskie rezerwy, których zabrakło na istotnych odcinkach frontu, tutaj gdzie strona ukraińska no, nie jest w stanie powstrzymać uderzeń rosyjskich. Natomiast propaganda ukraińska tworzy fikcję, mianowicie taką narrację, że obroniła Charków. Że właśnie to jest ta nieprawdziwa teza, że celem rosyjskiej operacji zaczepnej było zdobycie miasta Charków, a skoro Rosjanie po 2 miesiącach Charkowa nie zdobyli, to znaczy, że strona ukraińska osiągnęła sukces. No to troszeczkę jakbyśmy... Jest pytanie, czy w ogóle chcieli ten Charków zdobywać, nie? No wiadomo, że Rosjanie tego Charkowa zdobywać nie chcieli, więc to troszeczkę z tym taką sytuacją z piromanami, tak, że sami wywołujemy pożar, sami go gasimy i ogłaszamy sukces, tak? Więc no, strona ukraińska ogłasza peremogę, natomiast patrząc na zimno, sukcesu tu nie osiągnęła, syrski wykrwawił w niepotrzebnych kontruderzeniach pod Charkowem masę swoich rezerw, zginęła tam masa ukraińskich żołnierzy, sprzętu Rosjanie zniszczyli, no i efektu propagandowego nie było, bo na szczycie w Waszyngtonie pan prezydent Zełenski niczym takim pochwalić się nie mógł. Tu pozwolisz jeszcze nawiążę do tego, drodzy Państwo, ta zasada, o której nieraz już Państwu opowiadałem, za krótkie kołdry, czyli strona rosyjska angażuje siły ukraińskie na wielu odcinkach, natomiast ich nie wystarcza, aby skutecznie się bronić. I jak pewnie przejdziemy w dalszej części naszej rozmowy, na kilku odcinkach strona rosyjska znacząco przesunęła linię frontu. Przesunęła ją tylko dlatego, że z tamtych odcinków frontu generał syrski ściągnął brygady i inne jednostki o innej wielkości, czy pułki samodzielne, czy jednostki wsparcia, artylerii na odcinek charkowski, no ich tam zabrakło. Jak ich tam zabrakło, no to Rosjanie to wykorzystanie, bo widzimy, to również amerykańscy analitycy dostrzegli niezwykle precyzyjnie za pomocą zwiadu satelitarnego Rosjanie śledzą ugrupowanie ukraińskie i przemieszczające się wojska i wykorzystują te informacje do tego, aby atakować taktycznie na tych odcinkach frontu, które zostały ogołocone z jednostek ukraińskich. Wynika z tego, że mamy do czynienia z czymś takim, jak właśnie ta krótka kołdra, to się tak ładnie nazywa, a mówiąc szczerze, po prostu chodzi o to, że brakuje już Ukraińcom ludzi, którzy przez 2 lata wojny zginęli i nie ma kim uzupełniać tych oddziałów, które mogłyby stawić czoła Rosjanom. Oczywiście widzimy wszyscy te scenki, jak łapie się ludzi w miastach i się ich mobilizuje przemocą. Jest oczywiste dla każdego, że z takiego człowieka żołnierza nie będzie. Jeśli ktoś nie chce walczyć, no to po prostu będzie z niego słaby żołnierz. I to jest właśnie też to, o czym od dawna i ty mówiłeś,
Zachód może dawać najlepszy sprzęt, jaki ma, tylko że sam sprzęt nie walczy, ktoś go musi obsługiwać. Podobne, zdaje się, rzeczy dzieją się na Zaporożu. Ostatnio doszły nas wieści o tym, że Rosjanie zdobyli miejscowość Urożajne. I to była miejscowość, którą swego czasu Ukraińcy ze swojej strony zdobyli, tam nie wiem, czy rok temu, czy jakoś tak, i ogłosili to jako ogromny sukces. I teraz Rosjanie, mówiąc szczerze, nawet bez zbytnich fanfar, po prostu zakomunikowali, że przejęli. Czy to, jak rozumiem, to jest w dalszym ciągu ten efekt krótkiej kołdry, ale czy to oznacza, że również ten odcinek zaporoski jest, no, cofa się po prostu pod naciskiem Rosji? Tak, najpierw pozwolisz, że uzupełnię, czy troszeczkę zdemontuję, bo użyłeś takiego argumentu, że bez wielkich fanfar. Pewnie bym, gdybyśmy nasz materiał nagrywali kilka godzin wcześniej, nie zareagowałbym. Ale przed naszym spotkaniem przejrzałem najnowsze informacje i Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej opublikowało filmik z nadzwyczajnej inspekcji szefa sztabu generalnego generała Gerasimowa, który wizytował dowództwo zgrupowania Wschód i gratulował oraz wręczał ordery zdobywcom miejscowości Urożajne, czyli strona rosyjska. Jednak fanfary są, tak. Jednak. Są fanfary, są ordery, są nowi heroje Rosyjskiej Federacji, tak, są nagrody, prawda, ewidentnie strona rosyjska to świętuje, a ma co świętować, bo na wremiewskim występie o tą miejscowość toczyły się niezwykle krwawe walki rok temu i strona ukraińska wyparła z tej miejscowości wojska rosyjskie, a następnie, o ile Staromajorskie, które jest dosłownie 3-4 kilometry po lewej stronie rzeki, Rosjanie zdobyli, to oto Urożajne toczyły się niezwykle ciężkie walki. Atakowała tutaj 36. ogólnowojskowa armia rosyjska. A czy Urożajne było ufortyfikowane w jakiś specjalny sposób? Tak, i proszę sobie wyobrazić, że te fortyfikacje pełniły rolę odwróconą, to znaczy Urożajne było fortyfikowane w ramach prac fortyfikacyjnych i tworzenia linii Surowikina, natomiast no, strona ukraińska to wykorzystała po zdobyciu i te same fortyfikacje posłużyły żołnierzom ukraińskim do odpierania uderzeń rosyjskich. Teraz pozwolisz, troszeczkę przybliżę, bo ciekawe, to była sama ta operacja była ciekawa. Więc po pierwsze atakowała tutaj 36. Armia Ogólnowojskowa, to jest jednostka z Dalekiego Wschodu. To są tutaj Chabarowsk, Władywostok, to są tam lokowane jednostki. I atakowała tutaj 36. Samodzielna Brygada Strzelców Zmechanizowanych, wspierana przez 5. Samodzielną Brygadę Pancerną. Te jednostki, Państwo nie zafałszować obrazu, tworzyły grupy batalionowe. To nie tak, że cała brygada tutaj atakowała. Natomiast wymieniano w ramach rotacji te jednostki, natomiast one tutaj walczyły, wspierane przez 30. Brygadę Artylerii z Ułan-Ude. Tutaj, ale te ataki były nieskuteczne i strona rosyjska przesunęła w ten odcinek również no, jednostkę elitarną, tutaj była 40. Samodzielna Gwardyjska Brygada Piechoty Morskiej. Morpiechy, jak to Rosjanie określają, morska piechota, jednostka tak, to są jednostki no, o tym stopniu elitarności jak wojska powietrzno-desantowe, ich dewiza tam gdzie my, tam zwycięstwo. To tak w formie ciekawostki. Jednostka stacjonująca w Pietropawłowsku-Kamczackim, czyli aż z Dalekiego Wschodu. No i proszę Państwa, co ci te morpiechy wymyślili? Proszę Państwa, no głównym problemem w tej bitwie było to, że sama wieś została zrównana z ziemią. Właściwie nie było się gdzie żołnierzom jednej, drugiej strony bronić, gdyż wszechobecne drony rozbijały nadjeżdżające pozycje oraz ogień artylerii i ta wieś w dużej części była w tak zwaną ziemią niczyją. No i w końcu Rosjanie znaleźli patent, wyczekali moment, kiedy strona ukraińska kontratakowała.
odsłoniła się, a odczoła związały to jednostki pancerne, a następnie kilkudziesiąt, to w granicach 70-80 żołnierzy piechoty miorskiej na takich motocyklach terenowych, jak to się mówi, enduro, z lewej flanki objechali, po prostu zgłupieli ukraińscy operatorzy dronów spodziewający się tu jakichś bojowych wozów piechoty, czołgów, które zaatakują, a tu dynamicznie pojedynczy żołnierze z ogromną prędkością, prawda, przemieścili się na skrzydło. Strona ukraińska wpadła w panikę, od czoła uderzyli Rosjanie i tym sposobem, wykorzystując to zaskoczenie i panikę jednostek ukraińskich, Rosjanie wieś zdobyli. No to tu się broniły jednostki ukraińskie, no nie byle jakie, to była dosyć dobra, ciesząca się dobrą sławą, 58. Brygada Zmechanizowana, 11. Brygada Gwardii Narodowej, wreszcie 20. Batalion Sił Specjalnych. I to nie były byle jakie jednostki świetnie wyposażone w sprzęt natowski. Natomiast no znowu można powiedzieć brawura, na pewno pomysłowość rosyjskiej piechoty morskiej przeważyła losy tej bitwy w ten sposób, że strona rosyjska tą miejscowość zdobyła. Więcej Ukraińcy ponieśli tutaj ciężkie straty i strona rosyjska dysponuje tutaj dalej przewagą, na pewno ją wykorzysta i uderzając równolegle z miasta, z miejscowości Staromajorskiej, będzie nacierać w kierunku tutaj z linii ukraińskich, ewidentnie likwidując wszelkie zdobycze kosztem ogromnej ilości sprzętu i żołnierzy, które strona ukraińska rok temu w ramach wielkiej ofensywy wygrała. No, się wszystko stracili. Czy można tą sytuację na tym odcinku zaporowskim nazwać końcowym akordem podsumowującym klęskę ukraińskiej ofensywy z zeszłego roku? Nie do końca. Jeszcze przed Rosjanami są trzy wsie na Bryniewskim występie, więc jeżeli je zdobędą, to dopiero będzie ostatni akord. Natomiast główna linia obrony przebiega właśnie tutaj Staromajorskie, Urożajne. Ewidentnie Rosjanie odzyskali pierwszą linię Surwikina, tak, ten pierwszy odcinek, bo ona się składa z trzech linii. Jak proszę Państwa, w formie szybkiego takiego uproszczenia to tłumaczę, więc tutaj, no ale to są już tereny naprawdę niewielkie, strona rosyjska, przypuszczam, w ramach prowadzonej letniej operacji ofensywnej odzyska te tereny, no bo strona ukraińska, no nie ma rezerw, czym bronić, tutaj dynamika jest jednoznacznie po stronie rosyjskiej. Ja bym teraz chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż donoszą media, i to już w zasadzie to nie są takie informacje, powiedziałbym, z drugiej ręki, czy jakieś takie półtajne, czy z prywatnych źródeł i tak dalej, tylko media informują o tym, że na przykład w 24. Brygadzie, ja mówię o Wojsku Ukraińskim, no, wybuchł nie tyle bunt, ile odmówiono wykonywania rozkazów, ponieważ nie godzą się, nie wiem czy o tej właśnie jednostce mówię, ale nie godzą się na dymisję ich dowódcy, który to dowódca, no, nie chciał ich wysyłać na samobójcze misje na linie rosyjskie. To jest wypadek z tej 24. brygady, ale jeszcze w innych też jakieś są, powiedzmy, niezadowolenia demonstrowane przez kadrę oficerską i zwykłych żołnierzy. Tak jak mówię, to nie ma formy buntu, tylko to ma formę, powiedzmy, biernego oporu, że tak się można wyrazić. I wysokie dowództwo ukraińskie musi coś z tym zrobić. No, wiem, że generał syrski jedzie na inspekcję do jednej z tych jednostek, co świadczy o tym, że ocenia to zjawisko jako poważne. I to jest ważne według mnie z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że w mediach już zaczyna być normalna, oficjalna linia, że ukraińscy żołnierze mają dość wysyłania ich właśnie jako mięso armatnie, żeby swoimi ciałami przykryli, że tak powiem, albo nieudolność, albo po prostu przewagę wojsk rosyjskich. Żądają od tego, żeby szanowano ich wysiłek, ich krew i ich śmierć, co jest coraz trudniejsze w związku z tym, że ich jest coraz mniej. Jak myślisz, czy to jest poważny problem dla dowództwa ukraińskiego? Problem jest poważny i losy 24. Brygady
zmechanizowanej ukraińskiej, to jest jednostka z Lwowa, brygada imienia księcia Daniła, elitarna, dobra jednostka. I jej losy i ten bunt mają właśnie związek z tą kwestią za krótkiego kołdry, o której mówiłem. 24. Samodzielna Brygada Zmechanizowana stanowiła garnizon bardzo ważnego bastionu obrony ukraińskiej na Donbasie. Stanowiła załogę twierdzy i rejonu umocnionego Toreck. I ta jednostka adekwatnie obsadzała tą świetne fortyfikacje budowane tam od roku 2014, znała teren, rejony ostrzału. No tutaj strona rosyjska, jak atakowała na kierunku tureckim, już nawet jak armia federalna po inwazji w roku 2022 ponosiła straty i tutaj niczego nie osiągnęła. No i równolegle w tym roku, aby Toreck zdobyć, Rosjanie prowadzą oskrzydlającą operację zaczepną, właśnie nacierając między innymi na północy od miejscowości Czasofiary. Tam się wytworzyła sytuacja kryzysowa, gdyż 98. Gwardyjska Dywizja Powietrzno-Desantowa taką dzielnicę Kanał odbiła Ukraińcom i po prostu no, trzeba było skądś ściągnąć wojska. No i co? No, dowództwo wpadło na pomysł, że taki martwy odcinek, to my sobie taką świetną 24. Brygadę ściągniemy pod Krasów Jar, a taką przetrzepaną jednostkę, którą wymaga odbudowy, to wyślemy sobie w ciepłe fortyfikacje do Torecka. Rosjanie wszystko obserwowali. Jak tylko to się nazywa w języku wojskowym rotacja, w momencie rotacji jednostki 24. Brygady opuściły Torysk, a te jednostki przetrzepane no, dopiero obsadzały te fortyfikacje, rozpoczęło się natarcie. I to mamy jeden z kluczy, dlaczego Rosjanom się powiodła operacja sprzed 2 tygodni, tak głęboko się wdarli w Torecki rejon umocniony, tutaj ta słynna wieś, no, wzbudzająca uśmiech o nazwie Nowy Jork. Więc ten New York między innymi dlatego Rosjanie zdobyli, bo tam obsada była słaba. Też, no, chciałbym to, żeby to wybrzmiało, proszę Państwa, najlepsze fortyfikacje, świetne bunkry, tradytory, artyleria, pola minowe, same nie walczą. Twierdza czy rejon umocniony muszą mieć załogę. Takim dowodem na to jest to, jak w roku 1945 w styczniu strona radziecka przełamała międzyrzecki rejon umocniony praktycznie z marszu. Dlaczego przełamała? Bo hitlerowska armia nie miała wojsk do obsadzenia tych fortyfikacji, które budowała latami kosztem gigantycznych pieniędzy. To była fortyfikacja o tej skali jak linia Maginota. Z marszu w 45. Rosjanie ją przeszli. I teraz wracając do tej 24. brygady. I teraz ta 24. brygada znalazła się pod Czasów Jarem i no, wysłano ją do kontrataku. No, dowódca, pan pułkownik Iwan Goliszewski, ocenił sytuację, ten rozkaz jako absurdalny, że no, też kontrataki na jednostki tej 98. Gwardyjskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej skończą się rzezią własnych żołnierzy i odmówił ich wykonania. Serski się wściekł, to znany rzeźnik, to on nie dyspota, zdymisjonował pana pułkownika. No, w jego obronie stanęli żołnierze, kadra oficerska, w tym dowódcy batalionów, odznaczeni wysokimi odznaczeniami, bohatera Ukrainy. List otwarty został napisany z apelem do prezydenta Wołodymira Zełenskiego, aby pana generała, przepraszam, pana pułkownika Iwana Goliszewskiego przywrócić na stanowisko dowodzenia. Natomiast no, pokazuje to ta zasada krótkiej kołdry, że Rosjanie mają no, skuteczną strategię, którą opracował pan generał Gerasimow i osiągają te sukcesy, po prostu zaczyna ta obrona trzeszczeć. Syrski, bo użyłeś tego argumentu, że nasze media informują, że generał Syrski udał się na linię frontu celem wyjaśnienia sprawy, dotyczy 59. Brygady Zmechanizowanej i pana generała Bohdana Szewczuka. Tak, generał Szewczuk, dowódca, tu on znowu na odmiany został przez swoich podwładnych oskarżony o szafowanie ich życiem, wysyłanie ich na tak zwane mięsne sznurmy bez ładu i składu, że jemu zależy na jakimś tam dowództwie czy jakichś orderach. No to wszystko nagłośniła wolontariuszka Kateryna Polczuk, pseudonim
No, wiadomo, media społecznościowe, wolontariuszka narobiła rabanu. No, Syrski jedzie wyjaśniać, czy Szewczuk, generał, prawda, szafuje życiem żołnierzy, czy nie. No, ale zaczynają się tego typu sytuacje wyjawiać w obszarze mediów, co słusznie zauważyłeś, wcześniej skrzętnie, prawda, kamuflowane. Załamuje się morale, brak żołnierzy. No, to i media zagraniczne, czyli zachodnie, informują, że ewidentnie obserwuje się u żołnierzy ukraińskich utratę wiary w zwycięstwo, utratę wiary w sens w tej wojny, że morale radykalnie spada. No, nie ma co się dziwić, bo słusznie też zauważyłeś, no, widzimy te przerażające w rzeczywistości sceny tych łapanek na ulicach mężczyzn w różnym wieku, których na siłę się tam mobilizuje. No, więc jak oni nawet trafiają do jednostek jako uzupełnienie, to nie jest to materiał żołnierski o wysokim morale. To już tam na miejscu ci dowódcy nas sami nie wiedzą, co z tymi ludźmi zrobić, bo to są potencjalni dezerterzy, ludzie, którzy no, poddadzą się na linii frontu, bo oni nie mają woli walki. A na to się jeszcze trzeba pamiętać, nakłada sytuacja międzynarodowa, która po zamachu na Trumpa jednoznacznie zwiększyła szansę na wybór Trumpa, a jeśli wybór Trumpa, to Ukraińcy jeszcze po tym, kiedy Trump powiedział, kto będzie jego wiceprezydentem, Ukraińcy są teraz, myślę, w strachu, że po prostu przestaną dostawać broń i pieniądze na kontynuowanie tej wojny. To pewnie też ma wpływ na morale. Zobaczymy, jak będzie dalej. Bardzo Ci, Krzysztof, dziękuję za dzisiejszą audycję. Myślę, że Państwo będą usatysfakcjonowani tym obrazkiem z frontu, ale też wnioskami szerszej natury, właśnie co sądzić o morale ukraińskiego wojska, które ma bezpośrednie przecież przełożenie na jego zdolności obronne. Dziękuję Państwu za uwagę. Będziemy wdzięczni za subskrybowanie, lajkowanie, komentowanie i wspieranie nas finansowe. Jeszcze raz, Krzysztof, dziękuję Ci bardzo, dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Do widzenia Państwu. Kłaniamy się.